3-0, nie spodziewa się pan chyba takiego wyniku? Ja powiem na przekór, że się spodziewałem, ponieważ mówię, wcześniej zespół Hutnika w ciągu paru dni rozgrywał mecze, a widać było to zmęczenie. My przytrzymaliśmy, chociaż na początku troszeczkę nam się też mecz ułożył, 1-0, przeczekaliśmy i tak jak mówiłem wczoraj, później po meczu i tak jak wytrawny bokser, skontrowaliśmy i 3-0. Bo pierwsza połowa nie zapowiadała chyba takiej wygranej, i tak łatwej wygranej, tak dużej wygranej. Znaczy nie, takie założenia mieliśmy. Pierwszy raz w tej rundzie zespół praktycznie w 100%, mówię. Z gry nie byłem zadowolony, bo to nie było to, co miało być, ale jeżeli chodzi o założenia taktyczne, no to mówię, no 100-110%. I później to w końcówce, w drugiej połowie zaczęło procentować, ponieważ Hutnik stracił już praktycznie siły i nie był w stanie, mogli dostać wyżej, ale mówię, cieszmy się z tego, że 3-0. Właśnie widać było chyba tą przerwę w rozrywkach, którą my zyskaliśmy tą świeżość, a Hutnik jednak dzisiaj nie wytrzymał chyba całego spotkania. Na pewno, dlatego mówię, tym bardziej to jest młody zespół, który chce grać w piłkę, a nam to pasowało. No. Także mówię, założenia wykonane w 100% i zasłużone zwycięstwo. Dwie ładne bramki Marcina Kucharzyka. Znaczy powiem tak, że Marcin złapał formę i z tego się cieszyć. No i to, co trzecią bramkę, no to stadiony świat. Jakie plany teraz co do soboty i spotkania z Górnikiem Wieliczka? No zobaczymy, musimy się pozbierać w piątek, zobaczymy jakie, czy tam kontuzje nie było i tak dalej. Wylizać się z ran, no i jedziemy dalej. No zostało nam 8 meczy, 24 punkty do zdobycia.